Cześć, ja mam na imię Dorota, to jest mój kanał Dorota's Flix, a to jest pierwszy film z cyklu Bliżej Malarstwa, czyli o sztuce językiem makijażu. Seria ta jest realizowana w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. Mówię, że jest to nowa seria, ale ci z Was, którzy są tu dłużej, wiedzą, że jest to tak naprawdę nowa twarz serii, która już na stałe zagościła tutaj na moim kanale, czyli Malarstwo makijażu. Seria jest odświeżona i na razie zrealizowałam trzy części. Każdy malarz ma zadedykowane sobie dwa filmy, z których w jednym opowiem o tym właśnie malarzu, głównie, ponieważ pokażę Wam również moje inspiracje, fragment mojej twórczości, a drugi film to już będzie typowy tutorial, jakie znacie z mojego kanału bardzo dobrze. A więc kto dzisiaj? Oczywiście Gustav Klimt. Mam nadzieję, że jest rozpoznawalny. To jest Gustav. Gustav urodził się w roku 1862 w dzielnicy Baumgarten w Wiedniu. Był jednym z siedmiorga dzieci Ernesta Klimsta i Anny Finster. Jego ojciec pochodził z Czech i był grawerem, dlatego też wybrał dla swoich synów również zawody artystyczne. I tak Gustav trafił do szkoły rzemiosła artystycznego przy austriackim Muzeum Sztuki i Przemysłu. Na początku swojej kariery artystycznej, zaraz po szkole, Gustav z bratem Ernstem, który uczęszczał do tej samej szkoły i zapoznanym w niej przyjacielem Francem Maczem, pracowali w firmie architektonicznej i zajmowali się m.in. ozdabianiem teatrów. Wykonywali malowidła sufitowe, kotary sceniczne i innego rodzaju dekoracje. Jednym z takich pierwszych, większych zleceń było wykonanie w Wiedniu w Teatrze Burgtheater dekoracji na temat historii teatru od czasów antycznych. W tym czasie, a dokładnie w roku 1883, razem z bratem Ernstem i właśnie Francem Miczem zakładają towarzystwo artystyczne z niemieckiego Künstlerkompanie. Mam nadzieję, że tak to się wymawia. Z tamtych czasów, z ważnych dzieł z pogranicza sztuki i architektury, warto zapamiętać jego pracę przy zdobieniu klatek schodowych. Ale oczywiście nie były to byle jakie klatki schodowe, ale te we wnętrzach Teatru Zamkowego oraz Muzeum Sztuk Pięknych w Wiedniu. W obrazach powstałych właśnie w tej ostatniej miejscówce, czyli Muzeum Sztuk Pięknych, można dopatrzyć się tych cech malarstwa, które później są bardzo charakterystyczne dla Klimta, czyli pojedyncza postać, dosyć prosto pokazana, ale jednak z tymi ornamentalnymi zdobieniami. W roku 1892 zmarł ojciec Gustava, co Gustav bardzo mocno przeżył. Od tej pory opiekował się matką oraz siostrami i w tym samym roku poznał ważną dla siebie postać, czyli siostrę szwagierki Emilię Floge. Gustav nigdy się nie ożenił, co prawda przypisywano mu bardzo wiele romansów, a także to, że miał wiele nieślubnych dzieci, chociaż oficjalnie nie miał żadnych, ale właśnie z Emilią Floge przyjaźnił się całe życie. Spędzał z nią każde wakacje. Jest ona również bohaterką przynajmniej jednego obrazu o tytule właśnie Emilii Floge z roku 1902. Klimt zresztą, oprócz właściwie tylko wczesnych swoich prac, malował prawie wyłącznie portrety kobiece. W swoich obrazach Gustav pokazuje kobiecość we wszystkich przejawach i wszystkich tak naprawdę etapach. Pokazuje ją często w sposób bardzo erotyczny, zmysłowy. Nie ma co ukrywać, że Gustav Klimt jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych malarzy na świecie. I jednym z takich najważniejszych dzieł w jego twórczości były m.in. Pocałunek, Nadzieja, Śmierć i Życie, Trzy etapy z życia kobiety, Drzewo życia, a także oczywiście portret Adele Bloch-Bauer. Mówię oczywiście, ponieważ właśnie chyba ten obraz jest najbardziej rozpoznawalnym obrazem Klimta. Zresztą tu też częściowo pojawiają się właśnie motywy z tego obrazu. No i w 2006 obraz ten został wylicytowany za 135 milionów dolarów, co było wtedy największą kwotą, którą uzyskano na aukcji za obraz. Gustava Klimta uważa się za jednego z najwybitniejszych twórców secesji oraz wiedeńskiego modernizmu. Gustav starał się, no i właściwie zdecydowanie mu to wyszło, odbiegać od wszelkich wpajanych mu w edukacji
kanonów sztuki i piękna. Chciał tworzyć dzieła wolne od wszelkich stylów, no i konwencji narzucanych przez ówczesnych twórców. I między innymi jedną z takich rzeczy i technik, które wtedy były dosyć nie do pomyślenia, było użycie płatków złota w swoich obrazach i takie bogate zdobienia. Było to wtedy bardzo niecodzienne. No i właśnie stąd wzięła się też nazwa jednego z najbardziej rozpoznawalnych okresów twórczości Klimta. Zdaje się, jest to nazwa nieoficjalna, no ale wszyscy mówią o złotym okresie Gustawa Klimta. Z ważnych faktów z życia Klimta warto też wspomnieć, że w roku 1897 opuścił założone przez siebie wcześniej Towarzystwo Artystyczne i wraz z innymi artystami założył Stowarzyszenie Artystów Austriackich Secesja, w którym również był prezesem i działał w nim do roku 1905. Gustaw umarł w wyniku udaru 6 lutego 1918 roku, oczywiście w swoim ukochanym Wiedniu. Aktualnie jego największe dzieła możemy podziwiać m.in. w Galerii Austriackiej Górnego Belwederu, w Muzeum Leopoldów czy w Muzeum Wiednia. Tam znajduje się większość jego rysunków. Dla mnie osobiście jedną z takich najważniejszych wartości w obrazach Klimta i tym, co pamiętam, że jak pierwszy raz gdzieś go tam zobaczyłam, to właśnie przyciągnęło moją uwagę i zrobiło mi takie wow. Mimo tego, że jest tam takie całe bogactwo tej ornamentacji, tych wzorów, faktur i w ogóle kolorów, no i to złoto, to tak naprawdę to wszystko kompletnie nie odwraca uwagi od tego, co jest najważniejsze, czyli od postaci. Wręcz przeciwnie, skupia tą uwagę i myślę, że faktycznie było to jakieś przełomowe w jego czasach, co wykonał właśnie tym swoim stylem. Jest to dość niesamowite i udowadnia, że jego dzieła były naprawdę bardzo dobrze przemyślane i kunsztowne, bo na pewno nie każdy artysta potrafiłby zapanować nad takim właśnie chaosem i nie odwrócić nim uwagi od swojej postaci, na którą przecież stawia w tym obrazie. Pamiętajcie, że ja w tej swojej twórczej zabawie, broń Boże, nie starałam się kopiować Klimta czy udowodnić, że jestem równie dobra jak on. Po prostu wykorzystałam go jako inspirację, no i chciałam trochę poczuć się jak ten twórca i taki właśnie jest zamysł tej serii, żeby oddać hołd malarzowi i przybliżyć Wam troszeczkę jego twórczość. Chętnie się dowiem, co Wy sądzicie o tym artyście, jak Wy odbieracie jego twórczość teraz, współcześnie, po tylu latach, od kiedy powstała. Napiszcie mi koniecznie o swoich przemyśleniach, a już niedługo widzimy się w tutorialu, w którym pokażę Wam, jak powstawała praca malarsko-makijażowa inspirowana właśnie Gustawem Klimtem. Do zobaczenia.